rozpoczęła się 16. Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki. Do 20 sierpnia na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego rywalizować będą najlepsi młodzi astronomowie z 51 krajów. Organizatorami olimpiady są województwo śląskie oraz Planetarium Śląski Park Nauki, gdzie uczestnicy zawodów będą prowadzili także obserwacje astronomiczne. To jest olimpiada, w której biorą udział laureaci Krajowych Olimpiad Astronomicznych. To są genialni ludzie, którzy już wykazali się swoimi umiejętnościami w swoich krajowych olimpiadach, a teraz będą rywalizować o medale. W kolejnych dniach mamy zawody indywidualne, teoretyczne, kilkanaście zadań teoretycznych, które należy rozwiązać. Coś jak matura, tylko troszkę trudniejsze. Potem dostaną kolejnego dnia surowe dane obserwacyjne z jakiegoś obserwatorium, mają je opracować, my to nazywamy analizą danych, mają je opracować i to będzie oceniane. W kolejnych dniach mamy zadania obserwacyjne. Sami muszą przeprowadzić obserwacje i opracować te obserwacje. Te obserwacje będą zarówno przez prawdziwe teleskopy, jak i pod kopułą planetarium. Wszyscy, którzy zdobywają laury w takiej międzynarodowej olimpiadzie, mają otwarte uczelnie na całym świecie. To jest bardzo dobre miejsce na organizowanie tego typu wydarzeń. Jest tutaj teraz bardzo dobra infrastruktura. Polska ma także świetną historię związaną z rozwojem astronomii. Polscy astronomowie wykonali bardzo wiele ważnych badań naukowych i właśnie dlatego Polska jest świetnym miejscem dla nas na organizację tej olimpiady. Ta olimpiada ma być wyzwaniem dla tych najlepszych na świecie, a więc pytania muszą być trudne. Jednakże uczestnicy też będą świetnie się tu bawili. Pojawi się bardzo wiele zabawnych pytań. Można powiedzieć, że młodzież, która dzisiaj startuje czy rozpoczyna start w olimpiadzie z astronomii, astrofizyki, no to jest ten kwiat, można powiedzieć, nauki młodego pokolenia, bo dyscyplina jest bardzo, bardzo trudna. Ten wszechświat, który nas otacza, jest bardzo zagadkowy, bardzo trudny. Wiele jeszcze jest do zrobienia, wiele jest do odgadnięcia tego, co nas otacza. Trzeba powiedzieć i bardzo nisko pochylić czoło przed nimi, bo rzeczywiście może to są przyszli nobliści. Jestem trochę na pewno zestresowany, bo jednak całe liceum się przygotowywałem do tego w pewien sposób. Nawet po prostu, żeby się tu zakwalifikować, więc jest to duże wydarzenie. Na pewno trzeba się całkiem dużo przygotowywać. To jest dużo materiału, który wykracza poza materiał liceum. Uroczyste otwarcie Międzynarodowej Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki uświetnił występ muzyków Filharmonii Śląskiej.